Witam Państwa serdecznie. Paweł Gać, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Jestem specjalistą radiologii diagnostyki obrazowej i chciałem dzisiaj powiedzieć trochę o rozwoju tych metod w kontekście pokazywania serca. Sformułowałem w tytule trochę prowokacyjne pytanie, posługując się cytatem z Adama Mickiewicza: miej serce i patrzaj w serce. Pytanie, czy Mickiewicz przewidział rozwój radiologii serca i naczyń, i może od tego chciałbym zacząć. Oczywiście ten cytat "miej serce i patrzaj serce" znany, pochodzi z romantyczności Adama Mickiewicza. Ja to pytanie wstępne rozbiję, pozwolę sobie rozbić na dwa bardziej szczegółowe. Na początku spróbujmy sobie powiedzieć, czy Adam Mickiewicz mógł w ogóle przewidywać rozwój radiologii serca i naczyń. Oczywiście nie, tutaj kilka dat Państwu pokazuję. Romantyczność powstała w 1821 roku. To było ledwie 5 lat po wynalezieniu stetoskopu, więc wówczas metodyka badania medycznego była na tym poziomie. Cała diagnostyka obrazowa to tak naprawdę rozwój w XX wieku, w XXI wieku, dopiero pod koniec XIX wieku, w 1895 roku Röntgen odkrył promieniowanie jonizujące i od tej daty uważamy, że ta dziedzina diagnostyki się rozwija. Idąc dalej, odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, że Adam Mickiewicz raczej przewidzieć tego rozwoju nie mógł, natomiast czy miałby taką tendencję, czy miałby taką wolę, żeby nakłaniać do rozwoju radiologii serca i naczyń? Oczywiście ciężko nam powiedzieć, jak dzisiaj podszedłby do tematu, natomiast w kontekście tego, co pisał w romantyczności, to obawiam się, że byłby raczej sceptyczny do takiego rozwoju. Romantyczność uważamy, przynajmniej tak jak moje lekarskie podejście pozwala to zrozumieć, jako taki sztandarowy przykład opozycji oświecenia do romantyzmu, i raczej to "miej serce, patrzaj w serce" było nakłonieniem do posługiwania się duszą, wiarą, a niekoniecznie nauką. Cytaty z romantyczności, które potwierdzają tą opozycję, też tu sobie pozwoliłem wkleić. Dlaczego, tak jak na wstępie powiedziałem, posłużyłem się tym drobnym, prowokacyjnym pytaniem, żeby wprowadzić nas wszystkich w temat rozwoju diagnostyki serca i naczyń? Patrząc bardzo literalnie na to wezwanie mickiewiczowskie "miej serce i patrzaj w serce", mógłbym powiedzieć, że tak moglibyśmy zdefiniować to, czym ja zajmuję się na co dzień, a więc diagnostykę obrazową układu krążenia. Natomiast przechodząc już bardziej do merytoryczności, bardziej do naukowych aspektów tej dziedziny, to widzicie Państwo też tą definicję, pełną definicję przyjętą, czym zajmuje się diagnostyka obrazowa. To dział diagnostyki i informatyki medycznej, który tworzy obrazy organizmu, czy to obrazy prawidłowe, czy obrazy patologiczne, wykorzystując w tym celu różne metody, czy różne zjawiska fizyczne. W rozumieniu takim, jak przyjmujemy to w naszym kraju, obecnie diagnostyka obrazowa układu krążenia to 4 zasadnicze metody, 2 bardziej przesiewowe czy rutynowe, radiologia klasyczna i ultrasonografia, oraz te 2 metody bardziej zaawansowane, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Na tych metodach, którymi ja zajmuję się i klinicznie, i naukowo, chciałbym dzisiaj się skoncentrować. Rozwój diagnostyki obrazowej. Tak jak już wcześniej zasugerowałem, XX wiek. Mówiliśmy dzisiaj dużo o interdyscyplinarności. To może pozwolę sobie tylko przy tym rozwoju wskazać, że 7 osób z chemii, fizyki,
medycyny otrzymało Nagrody Nobla za poszczególne osiągnięcia dotyczące rozwoju radiologii i diagnostyki obrazowej. W kontekście tomografii komputerowej rok 79 i Nagroda Nobla za wynalezienie i budowę aparatu tomografii komputerowej. W zakresie rezonansu magnetycznego w 52 roku ubiegłego stulecia Nagroda Nobla za metodę pomiarów magnetyzmu jądrowego, później w 91 roku za wysokorozdzielczą spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego i w końcu w 2003 roku nagroda już za samo opracowanie techniki obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. W kontekście serca ten rozwój jest jeszcze późniejszy w związku z tym, że jak wszyscy wiemy, serce jest tym narządem, który w zasadzie w uogólnieniu nieustannie się porusza. Porusza się w klatce piersiowej, która również się porusza ze względu na nasze oddychanie, w związku z tym obrazowanie serca trudniejsze tak naprawdę ostatnie 15 czy 20 lecie, to intensywny rozwój diagnostyki obrazowej zaawansowanymi metodami w zakresie serca i naczyń. Kilka takich ogólnych wskazań dotyczących tomografii komputerowej, a później rezonansu magnetycznego, jeżeli pozwolicie Państwo. Tomografia komputerowa to obrazowanie, które na dzień dzisiejszy ma najlepszą rozdzielczość przestrzenną, a więc to metoda, która będzie przede wszystkim użyteczna, jeżeli chcemy ocenić drobne struktury anatomiczne, takie, których wymiary mają kilka milimetrów, bądź nawet są w wymiarach submilimetrowych. I tomografia komputerowa to obrazowanie, które jest oczywiście wtórne do obrazu rzeczywistego, natomiast ten wtórny obraz powstaje zależnie od gęstości tkanek, z którymi mamy do czynienia. Zarówno w tomografii, jak i w rezonansie stosujemy różne środki kontrastowe, które nam pomagają w interpretacji obrazu, pomagają bardziej uwidocznić pewne różnice. Te stosowane w tomografii będą zmieniały nam gęstość w danej tkance, możemy mówić, że to są środki cieniujące. Jakie zastosowania w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej widzimy dla tomografii komputerowej? Tak jak wspomniałem, ocena drobnych elementów, drobnych struktur naczyniowych czy anatomicznych, zwłaszcza w kontekście serca tętnic wieńcowych. Widzimy obrazy z tomografii komputerowej, przebieg lewej tętnicy wieńcowej. Państwu tutaj akurat pokazuję i chcę zwrócić uwagę na tą wielkość. To są struktury anatomiczne szerokości od 3 do 5, 6 milimetrów i w głąb takich struktur za pomocą tomografii komputerowej możemy wnikać. Doprecyzowując, takie podstawowe zastosowanie to ocena miażdżycowych zmian w tętnicach wieńcowych. To jest patofizjologiczna podstawa choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, zamknięcie naczynia wieńcowego przez blaszkę miażdżycową, która się w tym naczyniu rozwija. Tomografia komputerowa umożliwia nam w sposób nieinwazyjny ocenę, w jakim stopniu naczynie wieńcowe przez blaszkę miażdżycową jest zwężone, umożliwia ocenę stopnia tej restenozy. Jeżeli przyjmiemy 70% zwężenie światła naczynia, to takie będziemy uznawać za istotne, takie może dawać nam objawy niedokrwienia mięśnia sercowego, takie może zagrażać rozwojem zawału serca. Inne struktury anatomiczne w tomografii komputerowej, drobne zastawki serca, 4 zastawki serca, 2 przedsionkowo-komorowe, 2 w ujściach tętniczych.
z serca i najczęściej w tomografii oceniamy drobne struktury anatomiczne zastawki aortalnej. Tutaj ją mamy pokazaną z płatkiem lewo, prawo i bezwieńcowym i oceniamy na przykład w procedurze kwalifikacji do wymiany tej zastawki, którą możemy też wykonywać obecnie przez naczyniowo, różne wymiary zastawki, te również te niewielkie, takie jak na przykład odległość ujść tętnic wieńcowych od pierścienia aortalnego, która waha się w rzędu kilku milimetrów do kilkunastu milimetrów, jeżeli chodzi o wymiar. Rezonans magnetyczny natomiast to na chwilę obecną najlepsza technika obrazowania, jeżeli chodzi o rozdzielczość tkankową, czyli o różnicowanie dwóch typów strukturalnych, dwóch typów, byśmy powiedzieli w medycynie, histologicznych danego bloku tkankowego. Stosujemy rezonans wszędzie tam, gdzie chcemy wejść w ultrastrukturę danego bloku tkankowego, przede wszystkim mięśnia sercowego, czyli miokardium, i też stosujemy tutaj środki kontrastowe, które nam pomagają w zmianie magnetyzacji danej tkanki i poprawie jeszcze tej rozdzielczości tkankowej. Tu one oddziaływują, to są inne środki kontrastowe, oddziaływują na magnetyzację danego bloku tkankowego. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim rezonans magnetyczny stosujemy do oceny histologicznej tkanek, czy oceny zmian struktury w różnych tkankach i kilka takich zastosowań przykładowych rezonansu, które i w nauce, i w klinice mają zastosowanie. Pierwsze to obrazowanie obrzęku miokardium, obrzęku mięśnia sercowego, zmiany, która w różnych patologiach, w różnych chorobach występuje. Dwie techniki, sekwencja T2 zależna z saturacją tkanki tłuszczowej, sekwencja STIR i widzimy tutaj obrzęk przegrody międzykomorowej i nowsza technika, obrazowanie tak zwane T2 mapping z obrzękiem w ścianie bocznej lewej komory. Ta sekwencja T2 mapping jest sekwencją, która umożliwia w sposób ilościowy i bezwzględny wskazanie stopnia uwodnienia w poszczególnych wokselach czy pikselach miokardium w naszych obrazach. Kolejne zastosowanie, ocena włóknienia miokardium, czyli ocena zastępowania prawidłowej tkanki mięśnia sercowego przez tkankę włóknistą, która powiedzielibyśmy w uogólnieniu jest blizną, czyli sekwencja, która umożliwia nam obrazowanie bliznowacenia mięśnia sercowego, tak byśmy powiedzieli w skrócie. Znów dwie sekwencje, sekwencja T1 zależna z oceną późnego wzmocnienia po kontraście jako coś typowego, coś znanego od zawsze i ognisko włóknienia w przegrodzie międzykomorowej i nowsza sekwencja, obrazowanie T1 mapping, gdzie podobnie jak poprzednio w przypadku T2 mappingu możemy w sposób ilościowy i bezwzględny oceniać ten problem patologiczny w kontekście poszczególnych wokseli czy poszczególnych pikseli naszego obrazu. I jeszcze na marginesie możemy też, co dzisiaj jest coraz bardziej popularne, co jest tym tematem wiodącym w badaniach klinicznych i naukowych dotyczących rezonansu, obrazować tak zwaną objętość pozakomórkową. Każda tkanka składa się z komórek i z tej podstawy, która wypełnia przestrzenie pomiędzy komórkami. Przyjmuje się, że w sercu im więcej tej przestrzeni pomiędzykomórkowej, tym gorszy stan anatomiczny, stan fizjologiczny mięśnia sercowego. Na podstawie tych sekwencji T1 mapping przed i po kontraście, stosując różne algorytmy matematyczne, możemy objętość pozakomórkową obliczać. Tyle jeżeli chodzi o takie ogólne rzeczy, z którymi w ramach popularyzowania nauki chciałem się z Państwem podzielić. Teraz jeszcze dosłownie dwie minuty o badaniach własnych, o tym, czym ja i mój zespół zajmujemy się w kontekście diagnostyki obrazowej. Trzy takie zagadnienia. Pierwsze to stosowanie obrazowania tomografii komputerowej serca jako markera
efektu wpływania środowiska na stan układu krążenia. Druga kwestia, stosowanie metodyki rezonansu magnetycznego jako tej, która umożliwia nam detekcję zajęcia mięśnia sercowego w przebiegu innych chorób, chorób spoza układu krążenia. I w końcu trzecia gałąź, którą się zajmujemy, to optymalizacja różnych protokołów badań, zwłaszcza w tomografii komputerowej, w ten sposób, aby uzyskiwać taką samą lub przynajmniej zbliżoną, ale diagnostyczną jakość obrazów tomografii komputerowej przy stosowaniu niższej niż dotychczas dawki promieniowania jonizującego, bo niestety tomografia komputerowa jest obarczona tym, że używamy promieniowania jonizującego, które może być dla organizmu szkodliwe. Przykłady badań w każdej z tych dziedzin, środowisko, a zmiany tomograficzne serca. Przykład badania z tego roku, analizowaliśmy wpływ środowiskowego narażenia na dym tytoniowy, czyli biernego palenia, na grubość nasierdziowej tkanki tłuszczowej. Drobna struktura anatomiczna znajdująca się pomiędzy workiem osierdziowym, w którym jest serce, a samym sercem. Wiemy już dzisiaj, że im grubsza nasierdziowa tkanka tłuszczowa, tym gorsza funkcja i działanie układu krążenia. My posłużyliśmy się tym parametrem jako markerem wpływu niekorzystnego biernego palenia na układ krążenia i wykazaliśmy, że ten parametr może być jako takowy marker stosowany. W drugim aspekcie, czyli znaczenie rezonansu magnetycznego jako markera zajęcia serca w przebiegu innych chorób, badania dotyczące reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, czyli dwóch chorób z dziedziny reumatologii. Tutaj posłużyliśmy się rezonansem magnetycznym, standardowymi projekcjami, sekwencjami kinematograficznymi, sekwencjami STIR, sekwencjami LGE, o których wcześniej mówiłem, i wykazaliśmy szereg przydatnych parametrów w rezonansie magnetycznym serca, które mogą wskazywać na zajęcie miokardium i innych struktur serca w przebiegu tych chorób reumatycznych. I ostatnie badanie, które chciałem pokazać w tym trzecim aspekcie badań własnych, czyli optymalizacja protokołu. Wzięliśmy badania w protokole kwalifikacyjnym do zabiegu TAVI, czyli tym wymiany przez naczyniowej zastawki aortalnej, o czym wspominałem, i sprawdziliśmy, czy wielkość promieniowania, którą używamy w tych badaniach, wpływa nam na powtarzalność pomiarów, wymiarowania tej zastawki. Okazało się, że występują takie pewne zależności, więc należy podchodzić z ostrożnością do redukcji dawki promieniowania w tego typu badaniach, ale oczywiście takie próby należy podejmować, tyle że z następczą kontrolą stopnia powtarzalności tego wymiarowania. Ja mam takie bardzo ogólne pytanie dotyczące tych badań, o których mówiłeś przy okazji szkodliwych skutków biernego palenia. Czy potrafiłbyś sformułować jakieś rekomendacje co do jakichś przepisów, regulacji, rozwiązań, które by nas chroniły przed czymś takim? To już jakby zostało wprowadzone, dużo w tym kierunku zrobiono w ostatnich latach, no ale nie jesteśmy ciągle od tego wolni. Więc co jeszcze można byłoby zrobić, moim zdaniem? No właśnie, to jest. To jest bardzo dobre pytanie. Tak jak Ula powiedziała, pewne regulacje zostały wprowadzone, natomiast wciąż spotykamy się z takim poglądem w niektórych miejscach, że przecież bierne palenie nie jest tak szkodliwe jak czynne palenie. Tak? I w związku z tym w zasadzie wciąż, tak jak w całym społeczeństwie, przy każdym temacie pojawiają się pewnego rodzaju ekstremiści, którzy nawołują do braku jakichkolwiek regulacji. Tak? Nie będę ekstremistą w drugą stronę i nie powiem, że powinniśmy całkowicie zakazać palenia i karać zapalenie. Zdrowy rozsądek, natomiast trzeba te badania w dalszym stopniu prowadzić, publikować. One
mogą stanowić dowód dla ustawodawców słuszności wprowadzonych rozwiązań i być może rozpatrzenia pewnego doprecyzowania tych przepisów. Temat na długą dyskusję może zostawmy tylko w charakterze takiego zasygnalizowania, że jest co robić w dalszym ciągu. Ciekawi mnie taka rzecz. Mianowicie państwo tak precyzyjnie już, a coraz precyzyjniej, potraficie zmierzyć wszystkie szczegóły dotyczące anatomii serca, funkcjonowania serduszka i tak dalej. Czy wiadomo już w sposób jakiś definitywny, jak wpływa ten modny jogging na pracę naszego serca? Spotykamy się bowiem, ja oczywiście nie uprawiam joggingu, nie tylko ze względu na wiek, ale też i w pewnym sensie inne upodobania sportowe, ale jest rodzaj kontrowersji. Czy wysiłek tego typu poprawia kondycję, czy nie? Pan, będę pana jednak nazywał już profesorem, bo habilitacja powoduje, że wznosi się pan troszeczkę wyżej. Z pewnością obserwuję wyczyny w tej materii pana profesora Ponikowskiego, który tak bardzo uwielbia jogging czy wyczyny maratońskie, że jest chyba przykładem, i teraz pytanie, dobrym, właśnie tego, że wysiłek fizyczny poprawia. A wiemy przecież, że bywają i przykłady inne. Takie może troszeczkę osobiste, może troszeczkę zbyt głębokie, ale jednak pytanie. Dziękuję panie profesorze za to pytanie. Tutaj również będę nakłaniał do rozsądku i do umiaru. My we wszystkich wytycznych dotyczących aktywności fizycznej kładziemy na to szczególny nacisk. Musi to być realizowane ze zdrowym rozsądkiem, tak? Ja jestem biegaczem, biegam regularnie od kilku lat rano, więc natomiast maksymalnie przebiegłem półmaraton i na bieganie maratonów bym się nie zdecydował. To nie jest dla każdego. Natomiast nie zachęcałbym też do podejmowania próby półmaratonu przez kogoś, kto do tej pory nie ćwiczył. Tak? Tak jak wszędzie musimy obciążenie sobie dawkować do naszych możliwości, tak? Więc wchodzenie na pewien poziom musi być procesem długotrwałym i nie dla każdego jest osiąganie tego szczytu biegowego w postaci maratonów, zwłaszcza, że oprócz układu krążenia mamy też inne struktury anatomiczne i na przykład obciążenie stawów czy uszkodzenia struktur stawowych w wyniku niewłaściwych schematów ruchowych dla osób, które nie robią tego na co dzień i nie są wytrenowane, jest też poważnym obciążeniem. Więc oczywiście zachęcamy do aktywności ruchowej, natomiast wszystko z głową i ze zdrowym rozsądkiem. W ten sposób bym odpowiedział. Zauważyłem, że jednym z tych trzech takich naczelnych tematów pańskiej działalności badawczej jest właśnie wpływ czy zależność tych funkcji sercowych od funkcjonowania stawów. Tak. Temat chorób układowych, gdzie jest poważne obciążenie stawowe, gdzie te zmiany patologiczne dotyczą stawów, jest też korelacja, jak widzimy, coraz lepiej pomiędzy funkcją układu kostno-stawowego a funkcją układu krążenia, zwłaszcza w tych patologiach.